1931 rok, Polska. Poznański dziennikarz i podróżnik Kazimierz Nowak wyrusza na wyprawę, której nikt nigdy przed nim nie odbył. Usiłuje samotnie przy użyciu roweru przemierzyć kontynent afrykański, ale Afryka lat 30. XX wieku to potężny, nietknięty cywilizacją zachodu ląd. Podróż dwa razy na przełaj przez Afrykę zabiera mu 5 lat. Rowerem, pociągiem, statkiem, konno, czółnem, pieszo i na wielbłądzie przemierza 40 tysięcy kilometrów, podróżując przez najbardziej niedostępne rejony kontynentu. Do kraju powraca w 1936 roku. Umiera rok później na zapalenie płuc na skutek wycieńczenia organizmu malarią. Rok 2009, listopad, Dworzec Główny w Poznaniu. Stąd wyruszyła sztafetowa wyprawa przez Afrykę śladami Kazimierza Nowaka. Łącznie weźmie w niej udział ponad 100 osób. Przemierzą Afrykę dokładnie tą samą drogą, co Kazimierz Nowak 75 lat wcześniej. Trasa została podzielona na 24 etapy po 1,5 tysiąca kilometrów miesięcznie. Wjedzie przez 18 afrykańskich państw. A wszystko po to, aby spopularyzować postać nieustraszonego polskiego podróżnika Kazimierza Nowaka. Jeżeli chcesz się spotkać z uczestnikami pierwszych etapów wyprawy, obejrzeć zdjęcia z ich podróży i dowiedzieć się czegoś więcej o Afryce oraz wyczynie Kazimierza Nowaka, musisz tutaj być. Centrum Kultury Zamek, Wrocław Leśnica, 21 marca, niedziela, godzina 17. Wstęp wolny.